Bryła budynku Pszczyńskiego Centrum Kultury powoli nabiera ostatecznego kształtu. We wrześniu powstała żelbetowa konstrukcja sali widowiskowej. Wybetonowano do projektowanej wysokości ściany nad salą taneczną. Zabetonowano także strop nad budynkiem technicznym, nad częścią restauracyjną, parteru i nad korytarzem drugiego piętra. Cały czas kontynuowane są prace nad wznoszeniem kolejnych ścian sali widowiskowej do docelowej wysokości. Scalono dostarczone na teren budowy stalowe dźwigary konstrukcji dachu, które zostaną niebawem zamontowane nad salą widowiskową. To nie koniec nowych działań. Końcem września rozpoczęto prace dekarskie na dachu nad częścią administracyjną i szatniami. Przystąpiono również do pierwszych prac związanych z instalacją wentylacyjną wewnątrz obiektu. Nie da się ukryć, że wrzesień nie rozpieszczał pod kątem pogody. Było deszczowo i nieprzyjemnie. To jednak nie przeszkodziło budowlańcom, którzy po tych kilku mokrych tygodniach na horyzoncie wypatrują ciepłej, złotej jesieni.